Cześć, jesteś na Kubatynie 2.9. Witam Was w kolejnym update'cie projektu 97. Dzisiaj, jak widzicie, nie chcę Wam pokazywać nowych leveli, lecz chciałem się skupić na sprawie duszy, które ostatnim razem temat zagadnąłem i po pewnych działaniach podjąłem się próby stworzenia w takim razie takiego małego systemu skillowego, co zresztą macie możliwość zauważenia przez kolejne małe, nieduże okienko z trzema tutaj literami. Te litery odnoszą się do kolejno U do umysłu, W do wytrzymałości, a O do oporu. Pod tym jest jeszcze taki jeden mały, powiedzmy, element, który za chwilę Wam wytłumaczę. No jak widzicie, w tym okienku widać też ogólnie takie kreski niebieskie po dwukropku. Oznacza to, że na razie naszych umiejętności w tym przedziale nie mamy. Tak po prostu było mi najłatwiej zrobić ten system, żebyśmy widzieli, w którym momencie danego, powiedzmy, skilla jesteśmy, w który to jest poziom. No i teraz Wam zademonstruję, jak działa dokładnie ten system skillowy. A więc dajmy sobie na przykład, podejdźmy sobie do naszych postaci, zbieramy sobie jedną duszę, drugą duszę i trzecią duszę. Po trzech duszach wyskakuje nam takie okienko. No jak widzimy, mamy tutaj pierwszą taką kolumnę umysłu, pod nim jest jedynka. Drugą kolumnę mamy wytrzymałość, pod nią jest następna kolumna i oczywiście następna kolumna to jest jeszcze tylko opór. Wszystkie te kolumny są odpowiednio połączone takimi czerwonymi kreskami, które się łączą na końcu z jeszcze jednym na samym dole okienkiem. I to okienko jest ostatnim, powiedzmy, stadium, które możemy w rozwoju naszej postaci zaznaczyć. No i teraz może przejdziemy sobie szybko do omówienia. No umysł, jak tu widzicie, są tu trzy skille, czyli na przykład otwarty umysł, hakowanie i noctowizja. No i pod tym, co wymaga wyjaśnienia, jest napisane pewne rozwinięcie tego. Czyli na przykład otwarty umysł otwiera dodatkowo niektóre drzwi w levelu. Hakowanie pomaga otworzyć drzwi, które są zhakowane, które są nie do otwarcia, ale mogą być otworzone poprzez na przykład zhakowanie. No i noctowizja to będzie włączenie takiego specjalnego trybu. Może za to zamiast tej noctowizji dam latarkę, tylko taką, które mi trzeba będzie wybierać z ekwipunku, czyli będzie można sobie włożyć przyciskiem. Następnie tutaj mamy wytrzymałość. To chodzi o podniesienie naszego zdrowia. I ostatnie, trzecie jest opór. No i opór tu mamy na początku plus 100 armora, czyli no armor to wiecie co to jest. To będzie taka odporność na ogólnie na te duchy w naszym umyśle, w naszej grze ogólnie. Więcej amunicji, no i zaginione bronie. Tutaj będziemy mogli, odblokują się pewne bronie w levelu, które będą, powiedzmy, takie kolekcjonerskie, będziemy mogli je zbierać. No i oczywiście z nich strzelać. Na końcu mamy wykrywać dusz i właśnie ten element w lewym prawie dolnym rogu pod naszymi, nad naszymi duszami, tak jest kuleczką, no to właśnie jest ten wykrywacz dusz i on będzie się włączał automatycznie, gdy będziemy blisko dusz i gdy ten wykrywacz dusz będzie już, gdy po prostu go wybierzemy jako skill. No dobra, co mamy dalej? No w takim razie możemy sobie wybrać jeden z tutaj naszych skilli. Powiedzmy sobie wybierzemy
W tej chwili akurat nie ma tutaj żadnej... żadnych... No nic się nie dzieje, gdy wybierzemy, ponieważ samo ułożenie tego skryptu, który pozwala mi dodawać tu te zmienne i w ogóle chodzi o mechanikę samego wyglądu, włączania się i wyłączania, kiedy możemy dodać, kiedy nie możemy dodać do naszego skilla okienkowego. No ogólnie taki szkielet tego powstał dopiero, więc gdy wciśniemy sobie na przykład dwójkę, czyli wytrzymałość, zniknie nam właśnie nasza tabelka W i koło niego zamiast tego tej pauzy, tej kreseczki pojawi się jedynka, czyli że wytrzymałość mamy na pierwszym poziomie. No i jak widzicie, to okienko zniknęło, ono pojawi się dopiero, gdy znów zbierzemy. Tutaj już zebrałem, to teraz podejdę sobie do następnych i zbiorę z nich duszę. I w ten sposób odnowi się nam następny jakby level. I teraz znów będziemy mogli wybierać pomiędzy następnym skillem, lub też będziemy mogli sobie wybrać na przykład wytrzymałość i opór. Ja mogę w tej chwili dać na przykład opór. Znów skasowały mi się dusze. W tej chwili koło O pojawiła się znów jedynka. No i w ten sposób, myślę, będzie wyglądała nasza mechanika. Co do broni i jeszcze huda, które widzicie, możliwe, że go lekko zmienię, ponieważ bronie, a raczej ich ikony, wychodzą poza, niestety, poza no ten tutaj u góry hud i to nie za ładnie wygląda. Możliwe, że go trochę przeciągnę lub po prostu pasek z amunicją będzie w innym miejscu, gdzieś tu na dole. Zresztą to się jeszcze zobaczy. No i co następną rzeczą jest dosyć ważną, to to, że udało mi się zrobić, aby te zmienne zostawały do następnego levelu w takim samym stanie, jak były w pierwszym. Co wam pokażę, jak tylko przejdę do następnego levela. No ale może, no to w takim razie spotkamy się za chwilkę. Ja przeszedłem do następnego levelu i jak widzicie, w tym levelu znów mam to W1 O1. Nic się nie skasowało, przez co nadal te zmienne trzymają wartość, co pozwala mi na po prostu na te dodatkowe umiejętności. No i wszystko będzie, powinno przynajmniej działać. Piszcie, co sądzicie o tym, czy zmienić w te umiejętności, które są które możemy wybrać. Dosyć długo siedziałem nad tymi umiejętnościami, zwłaszcza musiałem poradzić się na forum z powodu tego, że zmienne po przejściu do następnego levelu po prostu się usuwały i to było, powiedzmy, no padł cień na mój projekt, ponieważ pomyślałem, że może to nie wypalić te wszystkie skille i tyle mojej pracy może pójść na marne, no ale się jakoś udało temu zaradzić. No i z tej strony dziękuję tam aktywnym forumowiczom, że mnie zrozumieli, chociaż mój angielski nie jest za dobry, no ale okej. O tym może kiedy indziej. Więc piszcie, co sądzicie o tym systemie skilli, co w nim pozmieniać, czy ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o cały ten ekran HUD, no to próbuję jak najmniej dodawać do tego ekranu, bo wiem, że im więcej będę dodawał szczegółów, no tym bardziej gracz będzie miał większą trudność w połapaniu się po prostu w tym wszystkim. No najlepiej jakbym miał tu jak najmniej tych elementów, no ale oczywiście wszystkiego w jeden pasek nie zmieszczę. Więc możliwe, że coś skrócę, coś wyrzucę, albo po prostu usunę, albo podmienię, może troszkę zmniejszę, żeby nie zawadzało. Ok. To chyba z mojej strony tyle. Dzięki za oglądanie tego odcinka. No i zapraszam do komentowania, aktywnego oglądania innych filmików.
No i jeśli się Wam spodobało i chcecie być na bieżąco, to oczywiście zasubskrybujcie kanał. Tym mnie bardzo motywujecie do dalszej pracy. Nie wiem, czy się spotkamy jeszcze konkretnie przed świętami. A więc życzę wszystkim w tym update'cie wesołych świąt. No i szczęśliwego nowego roku. Chociaż myślę, że jeśli dobrze pójdzie, to coś jeszcze przed nowym rokiem nakręcę. Nie wiem, czy to będzie update, czy może co innego. Może jakiś poradnik. Kto wie. A więc dzięki jeszcze raz. No i do zobaczenia następnym razem.